Proszę Państwa, i zgodnie z anonsem Tomasz Sakiewicz, Naczelny Republiki, Naczelny Gazety Wyborczej. Witaj, prezesie. Gdzie tam Gazety Wyborczej? Jeszcze chwileczkę, spokojnie. Widzisz, a już chciałem, plus do jak tego jak mamy już do wyboru, to kupmy ten TVN. A my odstawiamy się od pani Katarzyny, lecimy do pani Dagmary. Dagmary Kaczmarek Szałko. Życzymy powodzenia, miłego czatu. Dziękuję. Otwórz, pokaż, jak otwierasz komputer. Proszę. Bardzo dobrze. Dzień dobry, Dagmaro. Dzień dobry. Miło cię widzieć znowu. Tomasz Sakiewicz, bardzo ci dziękuję. Bierzmy ten TVN, póki jest coś warty. No widzisz, a jak powiedziałem na samym początku, bierzmy to, żeś się obruszał. No. Tomasz Sakiewicz, nasz naczelny, dziękuję. Nie, no bo ty mnie zrobiłeś naczelnym Wyborczej, daj spokój. A nie mógłbyś też przy okazji? Ja już nie mam kiedy spać. To... Co dzieje się w MWiG-u 40, jest WiG-u 80? Będziemy patrzeć po krótkiej przerwie. Marcin Kiepas i Mateusz Donsal są naszymi gośćmi. Widzimy się za chwilę. Kolejny gość już za chwilę. My jesteśmy dzisiaj też w trakcie przygotowań aromatycznego kurczaka. Indyka, przepraszam. I to Karol Wójt zna się na tym najlepiej, a że pogoda robi się coraz bardziej jesienna, taki aromatyczny. Jak się mówi, jak oni mówią, to 6 minut opóźnienia, słuchawcy. Nas może rozgrzać. Przepraszam bardzo w takim razie, bo już tam Indyka ciekła. Kurde, ja nie wiem. Ulica Żołnierska. Proszę zobaczyć, jaki ogromny korek utworzył się w stronę wylotu z Warszawy, w stronę Zielonki, Ząbek i Wołomina. Ten korek zaczyna się już mniej więcej przy ulicy Płowieckiej, przy rondzie Marsa. I proszę zobaczyć, zaraz pokażę, co jest przyczyną tego korka, a mianowicie prace budowlane i niestety, ale na placu budowy nie ma nikogo. Nie ma nikogo. Cóż zrobić? No niestety, proszę Państwa, Tomek Zieliński, bardzo dziękujemy. Mieli Państwo okazję zobaczyć niewidzialne roboty drogowe. Chciałbym Państwa zapraszam jeszcze na serwis informacyjny dzisiaj. A my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.